Cześć, witam was w kolejnym vlogu. O, heady powieźli, kuźwa. Witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj sobie rozwozimy trochę takiego szamba. Rozwozimy sobie szambo. Rozwozimy sobie beczką Meprozet. Meprozet 5000 litrów pojemności. Nowy nabytek w naszym gospodarstwie. Nowy nabytek w sumie można powiedzieć, że od niedawna. O kurczę, przepiłem kamerą. Nabytek w naszym gospodarstwie od wakacji. Tak dobrze mówię? Od wakacji jakoś tak. Coś takiego. Wąż został na gospodarstwie. Nie da się tego talerza przekręcić mocniej, żeby bardziej w poziomie. Beczka 5000 litrów oczywiście jest zaczepiona do Proximy. Ładnie światełka działają, wszystko. Właśnie z wlewem bocznym, z wlewem i wylewem, z zaworem bocznym, zawór ręczny. Mamy natłoczenie. Beczka. Zaraz wsiądę, bo nie będziemy pewnie słychać inaczej. O, beczka rozlewa na jakieś 12 metrów z tego co podaje producent. Ale jak się dobrze przyciśnie, to potrafi naprawdę konkretnie rozlewać. Myślę, że nawet do tych 15 metrów da radę dolać jakąś tam czystą wodą, bez, gdzie nie potrzeba, nigdzie nie ma dużego oporu przy wylewie. Zetor sobie radzi z nią bez problemu, w sumie jaki to jest opór, ciąga się to praktycznie jak przyczepę. Bara w środku. No widać, jak widać, leje nam na, w tym momencie myślę, że na jakieś 14 metrów. Mógłbym jechać trochę dalej, tak jak tutaj, o, tak jak teraz jestem w ścieżce. Z tego co dobrze mi się wydaje, mamy tu posiany poplon. Trochę tutaj wywozimy na niego, no jest w żerkarni na bieżąco. Prosto z hali rozrzutnikami właśnie tutaj wywozimy. Tak właśnie na ten poplon idzie tutaj trochę gnoju. Teraz jeszcze takie resztki, można powiedzieć, bo to jest z beksu to sama woda, niewiele więcej, ale też trzeba to jakoś tam wywieźć. Teraz beczka już nie rozlewa tak szeroko, no też dlatego, że wiatr jest tutaj z prawej strony. To właśnie z wiatrem sporo dalej leci. Beczka, jak widać, po naklejce zakupiona w firmie Agronom, tam gdzie nasza ładowarka. Na szerszym ogumieniu. Thank you.
też w Wielogumieniu i użyliśmy sobie. Głównie zakupiona do kurnika, do wywożenia, można powiedzieć, wody, zmycia budynku. Woda sobie spływa do szambo, później wywozimy to na pole. Może jako taką wartość jakiś odżywczych dla zboża, dla ziemi to nie ma. Chodzi tu chyba bardziej, żeby właśnie z tą wodą było co robić. Też nie chcemy w jakiś sposób zanieczyszczać środowiska, gdzieś tego nie wiadomo gdzie odprowadzać. Wolimy to sobie wywieźć na pole. Nie wiadomo, na pewno jakiś azot w tym jest. Na pewno to nie zaszkodzi. Wiadomo. Stóp słomy ustawione właśnie w te żniwa. Również do ścielenia na kurniku. Tu w tym roku objęliśmy trochę inny sposób przykrywania. Nie obsypujemy brzegów ziemią, tylko właśnie owiniętymi belkami. Zobaczymy jak to się sprawdzi, ale z tego co do tej pory widzę, to są tego plusy i minusy. Na pewno plusem jest to, że jak obsypiemy ziemią, to później nie ma jak tej ziemi odgarnąć spod stogu. Jak się zdejmuje te koce z góry, to można, koce się rozrywają, można je porwać, jak tej ziemi jest nawalone dość dużo. Dlatego właśnie belkę co wezmę sobie widłami, wrzucę ją nawet na przyczepę i jeszcze nada mi się do pościelenia. A gdy jest ziemia, no to właśnie głównie zimą jest problem z odkryciem stogu gdzieś tam miejscami, kiedy potrzebujemy. Trochę się błoto nam wynosiło. Co poradzisz? Jeszcze co do właśnie stogu, to przykrywanie belkami to taki minus tego co widzę, że te koce, którymi przyciskamy folię, spod belek się potrafią wyślizgiwać. Mieliśmy właśnie na tym stogu właśnie problem. Raz poprawialiśmy folię, nam gdzieś tam się wywinął jeden koc spod belki. Nie wiem, czy belkę odsunęło w jakiś sposób, czy jak inaczej. Ale właśnie był taki problem, musieliśmy przykrywać stóp jeszcze raz prawie cały. Ale mamy tutaj drugi stóp ustawiony koło domu. I jak na razie, na szczęście, nic się w nim nie dzieje, ładnie stoi, ładnie jest przykryty, nie ma z tym problemu. Tam też właśnie belkami jest przyciskane i nie ma jakiegoś tam problemu szczególnego. No i co? Chyba na tyle w tym odcinku. O, jeszcze właśnie, bym zapomniał. Chciałem pozdrowić mojego najbardziej chyba wiernego widza, moją dziewczynę Dominikę. Także pozdrawiam cię, żeby nie było, że zapomniałem. O. Taka atrakcja, kuzynowi krowa wyszła z pastucha. I zadowolona. Dobra, więc co? Trzymajcie się, cześć! Thank you.